Siema, to Tabez, witam wreszcie w kolejnym materialnym moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy, wybitne petardy, myślę, dość słynne, choć ta słynność, ta sława nie jest raczej sławą dobrą, dlatego że przetestujemy sobie dzisiaj petardy Doom Boom Black Edition od Klaska, importer Klasek. Myślę, że każdy to wie, jeśli chodzi o Doom Boomy. Czemu zła sława? Myślę, że sami się za chwilę przekonacie. Są to petardy, za które trzeba zapłacić około 20-21 zł i wiele z was, może niewiele z was, niektórzy mogą powiedzieć po prostu, że przecież to nie jest jakaś tragiczna cena. Cena około złotówki za jedną sztukę jest cena dość normalna w aktualnych czasach i cena, którą trzyma większość aktualnych petard, ale jednak sami zobaczycie, jak to strzela. Jeśli wyszła złotówka za petardę, no to logiczne jest, że w paczce jest 20 sztuk. Za chwilę pokażę wam odpowiednie informacje na temat tych petard, ale jednak przed tym zaproszę was do wzięcia udziału w konkursie, zaproszę was również do wejścia w opis i sprawdzenia wszystkich fajnych linków, na przykład mojego Instagrama, TikToka, grupy na Facebooku czy Discorda. Także to by było na tyle z takich zaproszeń, powiedzmy. No i lecimy z samymi petardami. Tak jak powiedziałem, najpierw informacje o nich. Wszystko jest na dole, także wysypię sobie te petardy, bo tak czy tak by mi się wysypały, gdybym pokazywał wam tył. Neck 40 gram, wydaje się dość dobrze, jednak 2 gramy na petardę. Black Edition 120 dB, 120 dB to chyba z 2 metrów od petardy. PB 120D, kategoria F2, więc jeśli widzimy kategorię F2, widzimy 40 gramów, czyli 2 gramy na petardę w kategorii F2. Dodatkowo po prostu w nazwie mają Black Edition, oznacza to, że są to petardy na czarnym prochu. CE oczywiście posiadają, no i tu nie ma jakichś wybitnych informacji już chyba więcej. Jedynie może rok produkcji uda mi się znaleźć. Rok wyrobu 2019. Wyprodukowano 2019. Po prostu powiedziałem rok wyrobu, jednak po czesku informacji szukałem. Tak, z przyzwyczajenia, bo było na samej górze. Także tak wygląda jedna petardka Doom Black Edition. Wykonanie nie jest złe. Z tego co wiem, Black Edition kiedyś wyglądały inaczej. Miały glinkę, tutaj już jest ładny gips. Ogólnie do jakości wykonania nie mogę się przyczepić. Ląd jest dobry, bibuła klasycznie jakoś bardzo nie przeszkadza. Zatyczka teraz jest gipsowa, a nie gliniana, więc również to jest plus. Wygląda to w miarę fajnie, ta grafika tak trochę inaczej. Logo Doom Boom słynne jest, ale no niestety słynny Doom Boom to nie będzie. Także tutaj chociaż jest plus nad tymi poprzednimi Black Edition, że one chociaż jakoś jakościowo wyglądają. Za cenę 20 zł, 21 zł, to nawet bez strzelania mogę powiedzieć, że jeśli ktoś kolekcjonuje pirotechnikę, to jasne, może wziąć, jeśli nie, no to lepiej niech tego nie robi. Czemu? Dlatego. Patrzcie sami. Flara. Huk. Jeśli można nazwać to hukiem. Wiadomo, jest to huk jak najbardziej, ale jednak, no nie oszukujmy się, to nie jest moc, którą oczekujemy po Doom Boomie, plus to nie jest moc, o której myślimy, kiedy słyszymy 2 gramy mieszaniny. Jednak osoba niewprawiona w pirotechnikę, czy po prostu niepoinformowana, może pomyśleć, że przecież 2 gramówki to nie są wcale słabe petardy i sobie je kupi i otrzyma moc na poziomie, no, pikolaka mimo wszystko. Nieco basowego, ale pikolaka z flarą. Jeśli chcecie do 20 zł, za 20 zł petardy z flarą, to na przykład mogę polecić dużo bardziej na przykład Black Widow od Triplexa. One mają ładną czerwoną flarę oraz hook, który na pewno jest zdecydowanie lepszy niż tutaj, mimo że mają chyba 1,6 grama z tego co pamiętam. Z petard z flarą, takich co mają 20 sztuk w parce, za 20 zł. Co jeszcze może być? Jak wam się uda, to 2 razy paczka petard Uzi czy Carbon, to też jest jakaś opcja. Opcją również będzie zakupienie
dołożenie trochę po prostu i zakupienie na przykład Dragon X-ów pakowanych po 20 czy C4-ek. No, podejdę, bo widziałem, że trawa się zajęła. Podpaliła się, ale ten potężny wybuch ją zgasił. No tutaj dziurka, nie powiem, tak robi wrażenie. Jednak jest no zerowa praktycznie, nie oszukujmy się, kogo ja oszukuję. Tutaj mamy pół petardy. Tutaj obok mamy kolejne śmieci. Także wyobraźcie sobie, że kupujecie sobie na Sylwestra paczkę taki petard, odpalacie, no to po 20 sztukach wokół chaty macie po prostu jeden wielki śmietnik. Teraz lecimy, a może weźmiemy jedną, jeszcze luźno rzucę, przybliżę was, żebyście zobaczyli tę flarę, choć przy okazji wsadzimy ją sobie w kretowinę, zobaczymy jaki tam, jakie obrażenia wyrządzi po prostu w ziemi. Wątpię, że będą duże, ale przynajmniej ładną flarę zobaczycie. Dumbum tutaj na plus wychodzi ładny, że jednak tą flarę mają dość dobrą. Niezmiennie wbijamy. O, widzieliście bardziej moje kolano niż petardę, ale no spokojnie, odpalamy. No i ja was nie oddalam jakoś bardzo. Mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagrało. Podczas nagrywania wyskoczył mi jakiś komunikat, ale chyba wszystko się nagrywa dalej. No bo nie oszukujmy się, chciałbym, żeby ten huk został pięknie nagrany, bo tego huku praktycznie nie było. Ale flara, sami powiecie, chyba że dość ładna, nie da się zaprzeczyć. Jednak nie tego oczekujemy od petard za taką cenę. Jednak oczekujemy, żeby ten huk w miarę na jakimś poziomie był, a nie wybuchał jak chcąc nie chcąc pikolak po prostu w większym opakowaniu, powiedzmy. Tutaj niestety minusem jest to, że ostatni garnek został zdekapitowany w teście Titanium Bombers. Myślę, że wiele z was widziało go. No i niestety zapomniałem dzisiaj wziąć kolejnego. Także znalazłem tutaj jakąś butelkę po wodzie. No i co? Wrzucimy tam petardę. Jest jakaś woda. Zobaczymy w takim razie, czy będzie gasnąć. Mam nadzieję, że chociaż tutaj zaplusują sobie te petardy i będą wybuchać w wodzie. Wstawiamy. Wejdą. O, może być ciężko. Dobra, postaram się to jakoś ogarnąć. Was na chwilę postawię. Odpalimy jakoś to. Przepchnąć przez... Okej. No to mamy dumuła w środku. Nie postarałem się. Robię małe cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, ciężko jest z pudelką. Odpalimy po prostu w szyjce. Zobaczymy, czy szyjka w ogóle zostanie naruszona jakkolwiek przez naszego dumbuma. Jeśli jeszcze będzie zapalara chciała działać. Ja w tym momencie już daję dwójkę. No, cokolwiek by się teraz nie stało, tak czy tak, te petardy nie zasługują na dobrą ocenę, nie oszukujmy się. Jest flara. No i huk. Wow. Jestem pod wrażeniem. Aż płakać mi się chce, że zmarnowałem tak dobrą petardę. Jedna sobie pływa w środku. No co, no butelkę rozsadziło chcąc nie chcąc. Obrażenia jakieś są. No cóż, dwójka. Cena niezbyt fajna, sami przyznacie. Jakość wykonania ok, tutaj na plus. Także w sumie za wygląd i za jakość wykonania chyba są te punkty. Za flarę też na pewno, bo flara też jest dość ładna.
ale jednak no... Nie tego oczekujemy po petardach za taką cenę. Także... No raczej się ze mną zgodzicie, nie muszę warunkować tej oceny. Jednak na teście ani na butelce nie zrobiło większej szkody, ani na kretowinie, ani po prostu tak na luźno. Jak chcecie sobie kupić petardy dla flary, to okej, kupcie. Jeśli chcecie kupić petardy dlatego, że chcecie kupić petardy, to nie kupujcie raczej. Dumbum Black Edition do kolekcji na półeczkę. No i to wszystko, bo do niczego innego się nie nadają. Trzymajcie się. Cześć, widzimy się w kolejnych filmach.